Witamy, witamy kochani po długiej przerwie. Tak jak widzicie tutaj w filmie, jest Thanksgiving, to też jest najświeższy film. Jesteśmy wszyscy zdrowi, żyjemy, przeżyliśmy huragan. Celebrujemy razem święto, dziękczynienia. Thanksgiving Day, jesteśmy razem i zobaczycie nas w różnych akcjach, które miały miejsce u nas. Także zapraszam serdecznie do przygody. Jako mój ostatnio mąż nazywa Słoneczne Dudki. Także zapraszam gorąco. A jaką piosenkę się śpiewa na Thanksgiving? Smaczny. Dziękujemy Ci, Indyku, że możemy mieć te dary, tak? Zamordowano mnie. Pierwsi przybysze przybyli tutaj do Ameryki. I zaczęli podróżować w głąb, eksplorować po prostu Amerykę jako nowy ląd. No i w międzyczasie przyszła ciężka zima, zaczęły ciężkie opady, śniegu, zimno, mróz. I oni byli już tak wykończeni, nie mieli zapasów żywności. I w pewnym momencie z lasu wyszło całe stado indyków. I te indyki, oni je upolowali, te indyki, i dzięki po prostu tym indykom przetrwali tą ciężką zimę. I od tego momentu to święto nosi nazwę Święto Dziękczynienia. Tak, dziękujemy. Czyli dziękują Panu Bogu za... Bogu, ziemi, tej ziemi, której osadzają. Za po prostu... No jaka szyja tam bita. Tam jest bita szyja? To jest szyja? Tak. To jest szyja. To jest tyłek. Nie, i tyłek. Dobra, ja sobie już kroję, bo wiecie, co tutaj... No dobrze, czyli co ja mam teraz robić? No i rozmawialiśmy dzisiaj o tej historii świątecznej, ale już zjedliśmy wszystko. To jest kopciuszek. Zobaczcie, wszyscy siedzą. Ja jestem kopciuszek. A Oliwka jest kopciuszka. Nie mam siły go oderwać, tej kości. A może być. Proszę tak, bardzo. Ja. Nie wiem, czy to dobrze robię. Dobrze robisz, dobrze. Co? Przyjechali. No dobrze, kiedyś to piłam chyba. Zobaczcie, kochani, nie mamy ciasta. Wszystko to zamykane, ale dzieciaki przywiozły tutaj. A nie było tych terrorysze? Wow. Milky Way'a nie było? O matko. Wała, słuchajcie. Też wybrakowane wszystko. O, to jeszcze jest dobre. To ja to piję. O, albo to. O, te dobre są. O, jest mój mąż. Zobaczcie. Howdy. Jest plaża. Idziemy spotkać się ze znajomymi, bo dawno się nie widzieliśmy. Kochani, jesteśmy na plaży. No niestety nie na takiej, jakiej wy byście chcieli. Czyli nie na plaży nudystów. My już jesteśmy na plaży, tylko szukamy was. My jesteśmy tu pierwsze. Od razu jako pierwszy to produkcja. Pokaż kwiatki ładne. Kwiatki są ładne. Kochani, zobaczcie, to jest moje hobby, kwiatki. Ostatnio się przerzuciłem na kwiatki. I pamiętajcie, że każda wariatka ma w głowie kwiatka. Hello. Hej. Są i ludzie. Cześć. Cześć Ewa. Cześć. Cześć wam. High five. Czekaj. Patrzcie, chipsy normalnie pootwierały. Dziobnęły i normalnie, patrz, rozwaliły tą siatkę. Wow. Ale mają frajdę. A tam mamy jędrka, w samotności pływa. Wracamy z plaży, deszczyk padał. Nie nagrywałam, bo słuchajcie, nie było czasu. Nawet zdjęć nie zrobiliśmy. Trzeba było gadać i gadać, bo nie widzieliśmy się. Tak długo się moczyłem, że aż mam wrinkles do tej pory. Ale ładna, zobaczcie, jaka bajkowa. Jak z bajki. Ale lubię Florydę, słuchajcie, bo można chodzić w kolorowych ubraniach i w klapeczkach do pracy. Lulka, będziesz siedziała, bo już pogoda robi się coraz fajniejsza. Pracuję w dwóch szkołach, jestem zadowolona jak na razie z pracy, jeśli chodzi o firmę. Modelina magiczna,
dwie, bo do dwóch biur. Słuchajcie, to jest cudowne uczucie móc brać udział w zabawie terapeutycznej. Niesamowite, jaką ma siłę terapeutyczną zabawa z dziećmi. To nie jest taka typowa zabawa. Specjalne są techniki prowadzenia tego. Terapia przez zabawę, terapia przez twórczość, czyli art. Flecik, cymbałki nawet są, zobaczcie. Wszystko drewniane. Lunka. Złość można wyrazić przez muzykę, miłość, akceptację, bardzo wiele emocji. Klej terapii, książka, obrusik taki jednorazowy, dywany takie, żeby dziecko mogło sobie usiąść podczas terapii. Oczywiście jeszcze trzy takie. O, drugi dywan, kolorowy papier, to są plejda. Zobaczcie, jaka piękna tęcza tam w tle. W ogóle to są tęcze takie naprawdę intensywne, przepiękne. Teraz ostatnio padają deszcze, później słońce świeci, także to jest zjawisko bardzo powszechne o tej porze roku na Florydzie. Reakcja Oliwii na nową hybrydę. Hybrydowe paznokcie i hybrydowy samochód. Maja tam, Ember tam. Najważniejsze, że made in Japan. O, oh, wow. Teraz muszę się jeszcze nauczyć jeździć. Brand new to jest sticker samochodu zdjęty. Ale tu będzie psyf. Frytki tam będą leżały. Ketchup tu. Nówka Fingel nie śmiga. 2022, tak? Corolla hybryda. Bakterie jaką ma dużo. Dużo ma? Trochę większe od motorku. Oliwka, no to prawo jazdy trzeba musisz robić, kochana. No bo jak inaczej? Na razie to bez nich jeździ. Proszę bardzo, jak to tam mówi. Słyszałaś? No nie, no żartuję oczywiście. No taki wygodny, taki na miasto jest zarąbisty. Na trawki. Wszędzie się nim wciśniesz, jest dosyć szybki, jak go się przydepnie, bo on wtedy nawet wchodzi i na silniku, i elektryczny się włączy. Dostałem zlecenie, i ponieważ właścicielka jest bardzo rich, więc zakładamy złote węże. Tak. Szyfity, zobacz, no. To jest automatyczne. Jak ona pije, to się podnosi stan wody. Na pewno dzisiaj rano dostała lekarstwo i nie chciałabym, żeby już wieczorem dostała drugie. Dostała marcheweczkę. O, tak, ty dostałaś, pokaż. Marchewkę już zjadła. Sobie odpoczywała, więc ona też dużo odpoczywa, widzicie. Jesteśmy, słuchajcie, z Delilą. Delila jest szczęśliwa. Właśnie przed chwilą słyszeliście parskanie, więc to jest dla niej coś, co jest bardzo przyjemne. Bycie tutaj. Marzy mi się moje jezioro i słuchajcie, mój staw i ryby, tak jak było kiedyś, jak byłam mała. Mój tata łowił ryby, moja mama
Nie łowi, czasami łowiła, ale ja siedziałam i się bawiłam. I tak bym chciała, żeby te chwile wróciły w innej formie, ale tak. Mój koń będzie się pasł, ja będę się relaksowała nad jeziorem. Ktoś może łowić ryby, może mój mąż, może mój syn. I to będzie przepiękne. Takie fajne chwile, biegałam na polanie, moi rycy łowili ryby, ja bawiłam się z jaszczurkami, z moim psem, ze zwierzętami, które były dostępne, roślinami, chodziłam po drzewach i to były fajne chwile. Jakbym miała wnuki, też bym chciała, żeby coś takiego przeżyły. Idziemy na polską imprezę dzisiaj. Jest to w Sarasocie. No i co? Gościem specjalnym, słuchajcie, wieczoru jest Pamela Stone. Pamiętacie Pamelę Stone z naszych kanałów, jak przyjechaliśmy tutaj pierwszy chyba rok, spotkaliśmy się z Pamelą Stone. Pamela Stone nawet nam zaśpiewała piosenkę świąteczną na Boże Narodzenie. Nowator Pamela Giżowska i Stachurski. Boże, jaka impreza! Oh my gosh! Oh my gosh! Polish sponsor? Znowu się spotykamy. Czyli co, Polska Pany? Impreza! Tak, zobaczcie. Oj, zebrało się narodu, czy dla wszystkich starczy miodu? Nie bój się, jak będę królem, to zbuduję nowe ule. Na pięknej polskiej polanie, tam jest trzeci rząd. Tam siedzą za karę. Tutaj proszę, piknik, kiełbaska. To wiadomo, to są nowe samochody. Porszety, korwety, inne rolety. Ale tutaj mamy. Zobaczcie. Skielec przyjechał. Teraz tak patrzę, jaki to mały samochód był. Można porównać. Tam stoi drugi egzemplarz. Jest stary polski romecik. No i oczywiście. Wiusuki, słynny polski motocykl wyścigowy. A tutaj z Cieszyna jest. Kochani, dzisiaj panie panom stawiają kaszankę. Tak. Pierogi, kiełbasa też. Zobaczcie, jak fajnie pod drzewami. Jak, no piękny ten piknik. Wiaterek wieje. Idziemy, kochani, po obejrzeć Pamelę Stone, tak? Tak. Dobra, czyli jest dobrze. Zagrałem troszeczkę, żeby was rozbrykać. Już widzę, że macie siły. I uwaga, górę ręce. Górę ręce, co chcesz masz? Teraz słuchaj, nowator tu gra. Wchodzę do klubu, nie chcę dziś innej pań. Chcę grać, nie wieloma ręką. Jest moja cała ręka. Ja ma to tam, bo teraz ja gram to, a ty nią nie tańczą. Tyle na ile ja tobie nawinę, że mi daje za to. Uwaga! Wszyscy skaczą ze mną dziś. Już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię. Nie chcę cię z oczu stracić, więc górę, górę, dzień dobry, ciu, kocham cię. Tak wygląda zabawa dzisiaj, stara tota. Uwaga! Wszystkie rączki w górę i to zepa.
Witajcie moi drodzy, nazywam się Jacek Stachurski. Dzisiaj jest mi niezmiernie miło, że mogę się z wami zobaczyć, że mogę zobaczyć wasze uśmiechnięte i radosne twarze, a także błysk szaleństwa w oczach u niektórych. Dlatego dzisiaj uczyńcie mi tę radość i przyjemność. Bawcie się, cieszcie razem ze mną, bo ta chwila już nigdy więcej się nie powtórzy. Jesteście ze mną? Wszyscy razem, ogień! Dzisiaj pójdę z wami w tango i jedziemy z tą balangą. Tak wiem, tak wiem, na miłość nie ma mocy, więc błagam cię, nie zostawię mnie tak, jakbym nigdy nie istniał, jak wywalił się szak. Jestem taki jak ty, czuję i wiem, że wciąż kocham. Kochani, kochani, dzisiaj nowy projekt. Załapałem się na coś takiego. Duży projekt. Tak to wygląda. Piękna chata. No, będzie bardzo ładny budynek. Mieszkalny. No, Sarasota rośnie, no, kochani. Rosną koszty, ale też i jakość życia się podnosi. Bardziej taki troszeczkę europejski styl. Wysokie sofity. Bo pewnie jest 25-30 feet. Tutaj działam teraz. Jakby się ktoś pytał. Z nowym rokiem zaczęłam pracować w szkole. No i powiem wam, że nie nagrywam dużo na kanał, dlatego że każdego dnia po pracy kończę pracę o 3.30, przyjeżdżam do domu, coś chwilkę zakręcę się, robię i od 5.30 jestem już u Delaili do godziny 9 i później kładę się spać, wracam i znowu to samo do pracy, do piątku, w sobotę, w niedzielę coś tam robię, ale nie mam siły, nie mam naprawdę... Zresztą w sobotę też odwiedzam Delaile dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem, bo ona siedzi w stajni cały czas. Miałam takie myśli, że stracę Delaile i teraz jestem w dobrej myśli, bo będę się widziała z weterynarzem, więc jest jakaś nadzieja, może gdzieś tam będę szukała tego. Zawsze tej nadziei szukam. Jutro przyjeżdża weterynarz do Delaile. Naprawdę kulała ostro. Się czuła, spała dużo, leżała. Straciłam psa, straciłam moją bratową i taki mam lęk, że mogę stracić konia. Czasami to te takie doły, te takie trudności, one są potrzebne w życiu, bo no, ja bym nie zdobyła takiej dobrej relacji z nią. Myślę, że w ogóle jak już ta choroba przyszła, to jeszcze bardziej jesteśmy bliżej do siebie, bo codziennie ją widzę i po prostu o nią dbam, opiekuję się nią i ona mi bardzo ufa. I ja też jej zaczynam ufać, po prostu to zaufanie przychodzi samoistnie poprzez ten kontakt wspólny razem. To słuchajcie, mieli zrobiony został X-ray, czyli prześwietlenie. Okazało się, że kości, wszystko jest dobrze, tylko teraz będą sprawdzać, czy jest infekcja, bo skończyły się antybiotyki, mogła być infekcja i właśnie jest tutaj taki żółty discharge, zobaczcie, te muchy przychodzą i tu jest takie coś żółte i tu mogła być infekcja. Ona musi sprawdzić z testu na krew, czyli krew będzie musiała być sprawdzona. Ale te muchy są tragiczne. Prześwietlenie. I już się szykuje tutaj wszystko. I zobaczymy, o co chodzi. So I would take a sample of that fluid in that tendon sheath and send it off to the lab just to make sure there's not like a little bit of infection in there that say the blood's not picking up. Because that would be the most important thing to rule it out at this point. Cały czas mamy różne challenge, rozwiązujemy różne te problemy, cały czas próbujemy różnych rzeczy.
No i tak cały czas coś się dzieje. Weterynarz pobrała próbkę krwi bezpośrednio z rany, znaczy obok rany, tam było takie napuchnięte i z tego ten fluid chcieli wyciągnąć, ale nie mogła, słuchajcie, nie mogła pobrać tej próbki, ciągała ją, męczyła ją, słuchajcie, pobierała, nie mogła tego pobrać, dała do laboratorium, wyszło, że nie wie, jaka jest bakteria. Nie mam czasu robić na dudki wam też filmów, ale może znajdę. No dobra, zobaczymy, kochani. To wszystko zależy od Delaili zdrowia. Bo Delaili zdrowie teraz jest najważniejsze, bo ryzyko jest utraty tak naprawdę życia, więc to jest bardzo ważne. Krystian ma 27 urodziny, czwartek. Boże, jaki mądry. No zobaczcie, ma siostrę. I tatę, i mamę. I mamę też ma. Tatę. Wow, jakie fajne. Sto lat nie żyje. No. Schowała się gdzieś tam. Gały by się wybiła. To tak naprawdę agresywnie. Takie nie, na górę. Tak, i to wyszczeli tak ładnie, taka serpentyna. O, na Krystiana właśnie. Sto lat, nie żyje nam. Niech żyje. Ola nic nie śpiewa, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że a kto? Gardło ma chore. A kto z nami? Ola, tak? Nie wypijcie. Marzenie. Tego na dwa kija. Musisz pomyśleć najpierw. Duże, wielkie. No, czemu tak ładnie tu jest? No, thumbnail. Good angle. No to daj tak. Jak już wiecie, jak to się nagrywa wszystko. Gaśnica. Dzieci wychowane w YouTubie. Brawo! We are so proud of you and all of your achievement. No. Jak mądrze. Jakie mam dobre vocabulary. We love you. To jest napisane? No ona. Zobaczę, czy oni są podobni do siebie tak teraz, jak już urośli. I co mają Ola podobnie? Nie mają. Mają trochę wyraz twarzy, ale ogólnie to nie. Wyraz twarzy? Mi się wydaje, że rysy twarzy. Nos podobny. Chyba nos macie podobny. A weźcie, spójrzcie się na siebie. Kształt głowy też. Na siebie tak profilem poproszę. No, nosy podobne macie, tak. Oczy ty masz. Oczy, kształt oczów macie też podobne. Ale Oliwia chyba jest grubsza od Krystiana. To prawda. No to zdrówko. Zdrówko, synku. Tak. Boże. A co to jest w ogóle, powiedz? Namiot do drukarki. Wtedy mogę drukować carbon fiber nylon. Zobaczcie, Krystofer wydrukował Oliwii taki świat. I to jest... Księżyc? Miasto. Krystian w to będzie wchodził. Tam będzie Krystian medytował. Weźmie trytyczki i będzie coś kleił. Tak. Na lubi księżyca. Co jeszcze drukujesz, Krystian? Pistolety. I co jeszcze? Karabiny. Trytyczki? Karabiny, pistolety. Będziemy na pikniku. To tutaj jest, w takim miejscu, słuchajcie, gdzie rancza? Tak. Tutaj zaraz jeździłam na koniu, bo musiałam pokazać moje umiejętności jeździeckie w Colorado, bo jedziemy do Colorado i mój mąż jedzie razem ze mną. Jestem szczęśliwa, bo słuchajcie, na już ostatni moduł i na graduation, czyli na zakończenie, na dostanę dyplom, także już będzie, kochani, to wszystko. Ja nie mogę, ja nie wiedziałam, że to jest tutaj, naprawdę. A to jest dosłownie tu, a tam jeździłam na koniu. A tutaj jest piknik, tak, znowu, zobaczcie, w tym samym miejscu, co był Stachurski. Proszę bardzo. Jedzą, piją, lulki palą. The taste of Poland, places. Słoneczne dudki z Florydy. Jesteśmy na polskiej imprezie dzisiaj. Chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda, czyli jak zwykle parę motocyklów, jakieś tam zawody, w piciu na czas, przysiady, pompki, takie tam inne. Dla dzieci. Zobaczcie, kiełbaski, Polska, lody, kapusta chyba, tak? Homemade family food, pierogi.
z mięsem, pierogi z serem. To jest ten doktor, słuchajcie, od komputeru. I to jest ten nasz znajomy, go widzieliście ostatnio na koncercie Stachurskiego. I zobaczcie, Mark, to jest twój sprzęt? To jest jego sprzęt. I on obsługuje tutaj tą imprezę. On się musi rozkręcić. On się rozkręca dopiero. Zostajemy na emeryturze. Ale on to widać wziął na poważnie. Zobaczcie. Włącza muzyczkę. Obsługuje to wszystko. Tam są też znajomi nasi. To są zawody w podnoszeniu ciężaru. Tak się robi. Zobacz. 7 minut. Są. 7 minut, 48 sekund. Wow. Było 300. Jest 300, a zostało 12. Pączki, kochani, dawno nie jadłam pączków polskich. Polskie piwo, słuchajcie, zostawiliśmy po to, żeby porozmawiać na chwilę z naszymi rodakami z Anglii przyjechali. Są tutaj 3 czy 4 miesiące. 4 miesiące. I was pozdrawiają serdecznie. I coś chcą może powiedzieć od siebie dla was, dla widzów, którzy oglądacie. No właśnie, przeżyliście huragan. Tak, pierwszy huragan przeżyliśmy. No właśnie. Trochę tam. Bo nam to tylko grzywy poczynamy. Znaczy nam parę płytek odleciało z domu. O też? Tak, też, u nas. A, czyli biało. U nas biało, bardzo znaczy, biało. My mieliśmy prąd, ale w mieście tydzień nie było prądu. Ojej, bo mieszkacie gdzie? Lakeland. To możecie sobie zobaczyć na mapie, jak daleko stąd, godzina czasu, tak? Godzina 20. Godzina 20. A jak się tutaj dostali? Powie trzy historii. No tak wiecie, nie oglądaliśmy filmy, no. Tutaj państwa Dudków i tak nas zainspirowali, że wysyłaliśmy na zieloną kartę. Jak wam się podoba, tak, i chcielibyście być tu z nami. I chcielibyście przeżyć egzotyczne chwile podczas huraganu, to zapraszamy do nas, jak się nie boicie. Tak. Ja wygrałam, polecam. Tak, tak, trochę to kosztuje, ale jest warto. No. Ta pogoda, a ile wszystko kosztuje, tak z ciekawości? No aplikacja jest za darmo. Koszty się zaczynają później. A jak już wygrasz? Jak wygrasz, ale tak jest za darmo. No to dobrze, jak wygrasz, to ile musisz, co musisz zrobić? No, mieliśmy około z biletami 6,5 tysiąca funtów. Aha, 6,5 tysiąca funtów. Z biletami razem. Zazwyczaj jest tak, że ciężko jest podjąć pracę na początku. To jest strasznie ciężko, bo nie ma się historii w ogóle. Dokładnie. Nie? Jesteś tak jak baby. Tak. Prawo jazdy. Jak nastolatek, zaczynający życie. Jak 18 lat. Tak, musieliśmy prawo jazdy. Ja mam ponad 20 lat prawo jazdy zawodowe. Musiałem tu przyjechać, testy, jazdę, wszystko od początku, no, nie? No, no właśnie. I słuchajcie, trzeba mieć te pieniądze takie na miesiąc, na dwa miesiące, czy na miesiąc, przepraszam, na rok najlepiej. No najlepiej. No. Żeby były takie zaskórniaki. Tak. My też tak mieliśmy, że poszliśmy do pracy, ta praca nie jest jeszcze taka, jakbyś chciał. No. Tak to jest. No nie w swoim zawodzie, ciężko wystartować, nie? Bez jakiegoś ale wszystko jest do ogarnięcia. Nie, no to znaczy, nie jeśli, jeśli ktoś się nie wstydzi pracy, to można podjąć różnego rodzaju pracę, a jest dużo. Można. Jak ktoś chce pracować, to żeby można na pracować. Na początku się utrzymać, tak, żeby się utrzymać. Trzeba się złapać układy. Za najniższą nawet, tak, aby tylko tak, iść, żeby mieć ten. Żeby bank zobaczył, że są wpływy. Dokładnie. Że są wpływy do tego. Coś jeszcze ciekawego, jak Floryda się podoba? Bardzo się podoba. Bardzo te palmy to. Ach. Lakeland jest nad morzem też, tak? Nie. Tam są jeziora. Jeziora. O Jezu, jezioro macie, wow. Ale 35 jezior. Jak, ojej. W Lakeland sam. Tak, a jak długo, jak daleko musicie jechać do morza? Jak macie daleko? Godzina 20. Nie, godzina do. Aha, do Clearwater jest godzina 4. A co was tam skierowało? Praca. To znalazłeś pracę tam od razu, tak? Tak. Aplikowałem na stronie internetowej. Różne miejsce, tam różne się pierwsi odezwali. Bo jest tu też fabryka Tesli w Tampie. Znaczy oni nie robią Tesli, tylko jakieś podzespoły do Tesli. No ale mnie odrzucili, bo ja nie miałem doświadczenia jeszcze takiego. Nie. Ale to jeszcze możecie, jak nie macie takiego bólu, że się nie przyczepiacie do jednego miejsca, to jeszcze możecie sobie układać. Nasze marzenie jest Sarasota. Aha. A nie było nas stać na kupienie. No. No i jeszcze te ceny są takie, no nie, jeszcze trzeba czekać. No.
No dobra, to pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy z Florydy. Życzymy powodzenia, wysyłajcie. O, bo naprawdę, my jesteśmy żywym przykładem. Tak. Czyli nam się Polonia rozkręca. Tak, dużo, zobaczcie. Impreza, dużo ludzi, dużo znajomych, dużo widzów. Pozdrawiam też jedną panią, która też mnie zaczepiła przed chwileczką, ale nie pamiętam jej imienia, także pozdrawiam serdecznie. Wiem, że ogląda z Clearwater pani. Mamy tutaj organizatora, tak? Stowarzyszenie Polskiego Dziedzictwa. Polskiego Dziedzictwa. Marenga. Tak. To jest tak jak salsa. Tak, tak, tak. A oczywiście my zapraszamy wszystkich na polonijnego Sylwestra. Sylwestra. A dzisiaj organizujecie co? Tak, dzisiaj stowarzyszenie organizuje rodzinny piknik pod hasłem Oktoberfest po polsku. I mamy, no, okazało się, że prawie 500 osób przyszło z dziećmi. Tak. Sarasota się rozwija, kochani. Zapraszamy tutaj do nas bawić się razem z nami. Znajomi nasi, to znaczy widzowie, rozmawiają. Już poznaliśmy jednych widzów, poznaliśmy drugich widzów i nagle ci widzowie się zapoznali i też się kochają i lubią. Zobaczcie, dopiero się poznali. Certyfikatem. Będę posiadała certyfikat Equine Psychoterapeuty. Czyli certyfikat jakości. Tak. To jest ostatni mój moduł. Doszłam do końca. Dopięłam swego, z czego się bardzo cieszę. Jestem dumna i dzisiaj będę robiła, znaczy dzisiaj, tym razem na module będę robiła prezentację. To będzie prezentacja o Polsce, ale też i o terapii, też o doświadczeniach różnych. Także jest tu klimat ładny, inny niż na Florydzie. Czy... No, pożyczyliśmy sobie samochód też, co nie? Zimno tutaj, cholera, jak w Norwegii. Mhm. A ja stamtąd uciekłem przecież. Słońce moje zostawiam. Na cały dzień będą ją tu wałkować. Tak. Wkładać będą, do głowy. Będą mnie wałkować. Tak, farma. Już idą ludzie, wszyscy się zbierają. Ale tak. Pięknie Andrzej mnie zawiózł, bo... Pokazywało Google Map, pokazywało, że będziemy o 9:03, a Andrzej mi powiedział, czy chcesz. A ja to jest ta Nicole, to ona jest Indianką. A ja po prostu. Nie nagrywaj jej. A ja po prostu. Nie nagrywaj jej. A ona nie. A ja po prostu. A ja po prostu tak cisnęłem, że aż wyprzedziłem czasoprzestrzeń i zegar się cofnął. Tak. Tam w oddali są góry. Pięknie, świetnie i wspaniale. Hotel, w którym rezydujemy. Wszystko jest cieplutko, klimatyzacja też, jakby było za ciepło, ale na razie nie jest za ciepło. Słońce świeci, popatrzcie. Jest chilly, czyli blisko zera, a chyba nawet i poniżej zera ma być dzisiaj. Ruch się odbywa, jak widzicie, tam są trasy szybkiego ruchu. Tu są takie lokalne obwodnice. No, bardzo ładny stan, czysty. Drogi, nie jest tani. Hotel, w którym rezydujemy. Staybridge Suites. Słoneczne dudki pozdrawiają z Colorado. Witam z powrotem. Jestem po module drugim. Number two. I zobaczcie, mój mąż. Takie rzeczy. I dzisiaj, słuchajcie... Jako mąż i nie mąż. Z rana pojechałem na ryby. Tak. No i tutaj złapałem salmona. No i tak, jesteśmy. Mamy takie... Zobaczcie, tak mamy tutaj ładnie. Mamy bałagan, ale to nie przeszkadza nam. Nie, mamy ładnie. W niczym. Zabawimy się. Proszę bardzo, Andrzej się bawi, tańczy, o, bioderka mu chodzą. Tak jest. I tak, będziemy się dalej bawić, także. Czyli damy radę, kochani. Fajowo. I tą rybę usmażył i aż śmierdzi w hotelu. Nie śmierdzi, ale Maryśku. No nie, śmierdzi, a tam właśnie ktoś to ognisko pali, widzicie? Byłeś, pokazałeś im tam na dole? Nie. No, to jest właśnie tam, gdzie kiedyś byliśmy, pamiętacie? To była kiedyś Oliwka i Ember z nami. Nie wiem, chyba nagrywałam. No
Próbowałam. No to był pierwszy raz, pierwszy mój przyjazd i ostatni przyjazd jest w hotelu. Denver, Colorado. Już po odprawach na lotnisku czekamy na odlot. Moje gratulacje. Dziękuję. Gestalt Equine Institute of the Rockies. Zobaczcie, z czym wracam z Colorado. A druga nagroda to korona. Każda tasiemka to są życzenia. Tak. Od uczestnika. I ja też życzyłem. I też Andrzej tasiemkę miał. A która twoja? Zaraz zobaczymy, co napisałeś. Przyznaj się bez bólu. Pamiętam, była pomarańczowa. Eliza, I'm so happy to see all that you are being able to accomplish, the healing you are experience. We've been so blessed for have you in our community. I love attitude that you having to others. Megan. A, to Megan, to wiem, która, nie? No nie ma ciebie, Misiu, ty coś oszukałeś mnie. Jest. Co, tak? Jest ta błędna. Wszyscy złożyli życzenia i to było takie symboliczne pożegnanie się ze wszystkimi. Bardzo przyjemne. Ja siedziałam na środku, na gorącym krześle, tak? I wszyscy podchodzili i klękali. Nawet Andrzej, mam zdjęcie Andrzeja, jak uklęknął przede mną. Mam zdjęcie tego prowadzącego, jak uklęknął przede mną. No takie miłe to było, bo to takie podziękowanie i to każdemu tak robią. To jest rozwój osobisty. Przez 2,5 roku chodziłam, jeździłam tutaj, skończyło się. Mam kolegę. Mamy teraz. Zagląda do nas. Tasiemki mi się bardzo podobają. Jesteśmy zmęczeni, bo słuchajcie, w ogóle nie przyzwyczajeni jesteśmy do tej pogody. Nie chciałbym mieszkać. Andrzej by nie chciał tu mieszkać, ja też bym nie chciała mieszkać. Też nie lubię zimna. Jest zimno, trzeba nosić kurtki, trzeba się ubierać, ileś warstw. Tak to wygląda, tak? Pozdrawiamy, no. Pozdrawiamy czułko. Spotykamy się zaraz na Florydce. Delfinek pływa. Akurat go zobaczyłam już na wprost. O, zobaczcie, jak piękny. O, jak ślicznie pływa, nie wiem, czy widzicie. Widzisz, Hany, każda chwila się liczy, prawda? To prawda. Bo za 100 lat nie będzie nas. Za 100 lat dopiero. Ale jak my się trzymamy. Dinozaury. No i łysy się boją. Co ty na to, na takie zdjęcie? No. Zobacz. Taka piękna. Mężu. Aż zazdroszczę ci. A ta bomba, zobacz. Bomba, no. Ale bomba, ale bomba. No chcę wam pokazać moją Delilę. Moją piękną Delilę. Czyż nie jest przepiękna? O Boże. Tym bardziej, że jak już 8 miesięcy z nią jestem, to jest przepiękna dla mnie. Taka moja. Proszę bardzo. Już lepiej chodzi, widzicie, nie kuleje. Jeszcze troszeczkę. I'll be beside you all.